dniu dzisiejszym, to jest 1 kwietnia w godzinach porannych, Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze domku holenderskiego w miejscowości Bielawa przy ulicy Tuwima. Po dojeździe pierwszych zastępów potwierdzono zgłoszenie. Pożarem objęty był już cały domek holenderski. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W celu ugaszenia pożaru podano 2 prądy wody w natarciu. Osoba mieszkająca w tym domku nie ucierpiała. Udało jej się o własnych siłach opuścić budynek. Próbowała sama gasić, no niestety nie była w stanie. Na szczęście nic się nie stało, jest bezpieczny. Mówimy tylko o stratach materialnych. Na miejscu pracują 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej Dzierżoniowa, 1 zastęp OSP Bielawa oraz policja. Domek holenderski w chwili dojazdów pierwszych służb był już objęty całkowicie pożarem, także nie było szans, żeby go ratować. Przyczynę pożaru ustali policja.